Wyłącz przed nawias jednomian, który jest największym wspólnym dzielnikiem poniższego wielomianu. O co tutaj chodzi tak naprawdę? No tutaj tak naprawdę chodzi o dwie rzeczy. Po pierwsze, mamy znaleźć jednomian, który jest największym wspólnym dzielnikiem. Największym wspólnym dzielnikiem tych dwóch jednomianów, z których składa się nasz wielomian. Nasz wielomian jest sumą dwóch jednomianów. Musimy znaleźć największy wspólny dzielnik tych dwóch, a następnie ten nasz wielomian zapisać jako iloczyn tego. Największego wspólnego dzielnika i drugiego czynnika, który musimy dobrać tak, żeby to się zgadzało. Inaczej mówiąc, najprościej chyba jak się da, musimy wyłączyć tutaj przednawias, najwięcej, najwięcej, ile się da wyłączyć przednawias, a to co zostanie w nawiasie, to będzie ten drugi czynnik. Do tego się sprowadza rozwiązanie tego zadania. No to zajmijmy się tą pierwszą rzeczą, czyli znajdźmy ten największy wspólny dzielnik. No to najpierw popatrzmy na współczynniki liczbowe. 8 i 12. Znajdźmy największy wspólny dzielnik dla liczb 8 i 12. No, 8 i 12, ile mają wspólnych dzielników? 1 dzielą się przez 1, no ale przez 1 to każda liczby się dzielą. 2 jest wspólnym dzielnikiem, 4 jest wspólnym dzielnikiem i koniec. Nie ma więcej wspólnych dzielników, więc największym wspólnym dzielnikiem jest 4. Czyli na pewno ten jednomian, który jest największym wspólnym dzielnikiem tych dwóch jednomianów, będzie miał współczynnik liczbowy równy 4. Teraz popatrzmy na, popatrzmy na x, na zmienną x. Tutaj mamy x w drugiej potędze, tutaj mamy x w pierwszej potędze. No to jaka jest największa potęga X, którą możemy wyłączyć przed nawias z tych dwóch wyrażeń? No to będzie x w pierwszej potędze. Nie możemy wyłączyć x w drugiej potędze, dlatego że tutaj mamy tylko potęgę pierwszą. X kwadrat się dzieli przez x i x się dzieli przez x, ale ten drugi nie, już się nie podzieli przez x kwadrat, mimo że ten pierwszy się podzieli przez x kwadrat, to ten drugi nie, czyli to jest największy dzielnik, jaki możemy wyłączyć, jeżeli chodzi o zmienną x. No i teraz popatrzmy jeszcze na zmienną y. Tutaj mamy y kwadrat i y. No to największy wspólny dzielnik to będzie y, dlatego że oba się dzielą przez y, ale przez większą potęgę y już się ten pierwszy nie podzieli. Czyli znaleźliśmy ten największy wspólny dzielnik. To będzie 4x razy y. Więc to jest koniec pierwszej części. Teraz musimy zobaczyć, przez co trzeba go pomnożyć, żeby dostać każdy z tych jednomianów. No to może ja to tutaj zrobię niżej, przepiszę sobie ten znaleziony jednomian. I teraz zajmijmy się tym pierwszym tutaj jednomianem. Przez co ja muszę go pomnożyć, żeby dostać to, co tutaj mam. No żeby dostać 8, to muszę pomnożyć czwórkę przez 2. Czyli muszę pomnożyć przez 2. Żeby dostać x kwadrat, to x -a muszę pomnożyć przez x. A przez co muszę pomnożyć y, żeby dostać y? No przez 1. No jedynki nie muszę tutaj pisać. Czyli ten pierwszy jednomian to jest iloczyn takich dwóch. 4xy razy 2x. Teraz weźmy ten drugi. Zajmijmy się tym drugim. Czyli dodać. No i tutaj znowu mam ten wspólny czynnik który znalazłem i muszę go pomnożyć przez co? Żeby dostać 12, to 4 muszę pomnożyć przez 3. Żeby dostać x, x muszę pomnożyć przez 1, czyli nie muszę tu nic pisać, jedynki nie muszę pisać. Żeby dostać y kwadrat, to muszę y pomnożyć przez y. Czyli 4xy pomnożone przez 3y da nam 12xy kwadrat. No, możemy to sprawdzić jeszcze raz dokładnie. 4 razy 2 to będzie 8 x razy x to będzie x kwadrat. No i y mamy 8x kwadrat y. Patrzmy na ten drugi. 4 razy 3 to jest 12. x razy 1 to będzie x. y razy y to będzie y kwadrat. Zgadza się. No i teraz widzimy, że możemy tutaj rzeczywiście wyciągnąć wspólny czynnik przed nawias, którym jest 4x razy y. Ten wspólny czynnik występuje tutaj. W obu wyrażeniach, a co nam zostanie w nawiasie? W nawiasie z pierwszego zostanie nam 2x, a z drugiego zostanie nam 3y. No i to jest odpowiedź do naszego zadania. To musimy wpisać w pole odpowiedzi tutaj. Ten szukany rozkład na czynniki jest taki: mamy największy wspólny dzielnik 4xy, no i razy 2x plus 3y. Taki jest ten rozkład na czynniki, o który nas, nas tutaj pytali. Po prostu wyciągnęliśmy przed nawias tak dużo, jak tylko się dało. Największy wspólny dzielnik, jaki byliśmy w stanie znaleźć, wyciągnęliśmy przed nawias, a tutaj w nawiasie zostały takie składniki, które po pomnożeniu przez ten wspólny czynnik dadzą te jednomiany, które były dane w treści zadania.